Dzień dobry, kochani. Czasy mamy wyjątkowe, zatem witamy Was na wyjątkowym, bo pierwszym w historii Stowarzyszenia Droga Mleczna, wirtualnym spacerze po Radomiu. Ostatnie czasy raczej spędzamy w domu z ograniczoną ilością ruchu. Dlatego też trochę przewrotnie zabieramy Was na spacer, który przedstawi Wam sportowe oblicze Radomia. Jak na każdym spacerze wysłuchacie ciekawych historii, spotkacie się ze znawcami tematu, a nawet odbierzecie pamiątkowe pocztówki. Najuważniejsi z Was będą mieli szansę wygrać także atrakcyjne nagrody, które będą mogli wygrać w konkursie, który odbędzie się na zakończenie spaceru. Jesteście gotowi? No to zaczynamy! Dzisiejszy spacer rozpoczynamy w miejscu, które obecnie bardziej kojarzy się z wypoczynkiem i relaksem niż ze sportowymi emocjami. Dlaczego więc na miejsce startu wybraliśmy Stary Ogród? Znajdujemy się, proszę Państwa, w Starym Ogrodzie, w jednym z trzech miejsc, gdzie swój początek miał zorganizowany radomski sport. W Starym Ogrodzie na przełomie XIX-XX wieku organizowane były przez Radomskie Towarzystwo Cyklistów Amatorów wyścigi kolarskie. Na placu przyszkolnym, przy szkole handlowej, przy ulicy Długiej, dzisiejsza ulica Trauguta, mniej więcej tutaj, gdzie jest straż pożarna, tam było boisko, na którym mecze rozgrywali piłkarze, a z kolei nieopodal kościoła Mariackiego, pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Mickiewicza a Moniuszki, był pierwszy radomski stadion sportowy, otworzony dzięki Radomskiemu Towarzystwu Sportowemu w 1913 roku. Stary Ogród kojarzy się wszystkim radomianom, jeżeli chodzi o sport, głównie ze stadionem, który się tutaj mieścił. Stadion mieścił się pomiędzy ulicą Nowospacerową a ulicą Mleczną, czyli dzisiejszą ulicą Okulickiego. Inicjatorem budowy tego stadionu dla potrzeb Radomskiego Koła Sportowego, powstałego w 1922 roku w wyniku rozłamu w radomskim sporcie, był legionista Piłsudskiego, wielki miłośnik Radomia, piłkarz, działacz sportowy, major Michał Tadeusz Brzęk-Osiński. On zorganizował zbiórkę, w wyniku której powstał park sportowy Stary Ogród. Powstało boisko z trybunami, powstał tor kolarski, powstały urządzenia lekkoatletyczne. Tutaj swoje mecze rozgrywali piłkarze Radomskiego Koła Sportowego, czyli najsilniejszego radomskiego klubu przedwojennego. W zimę odbywały się tu mecze hokejowe. Sekcje hokejowe prowadziło Radomskie Koło Sportowe i konkurencyjni hokeiści Broni Radom. Stadion funkcjonował do wojny. W czasie wojny stadion został zamieniony, tak jak i Stary Ogród, został zamieniony przez Niemców w składnicę sprzętu drogowego czy materiałów budowlanych. Oczywiście po wojnie zaczął się odradzać i tutaj swoje mecze rozgrywali piłkarze Radomiaka między innymi, a sam RKS, o czym dowiemy się w późniejszej części spaceru, dotrwał do lat 60. XX wieku. Stadion sportowy w Starym Ogrodzie przestał istnieć w 1967 roku. Niestety nie ma po nim żadnych śladów. Pojedyncze zachowane fotografie lub pocztówki przedstawiają jedynie zarys tego obiektu. Żegnając się z jesienną odsłoną Starego Ogrodu,
zabieramy Was do następnego przystanku na trasie naszego spaceru. Dla wielu z Was z pewnością będzie on sporym zaskoczeniem. Nie przez pomyłkę dotarliśmy pod obecną siedzibę Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, bo po zakończeniu wojny właśnie gmach dawnego Kolegium PR-ów w Rynku stał się siedzibą Liceum imienia Tytusa Chałubińskiego. To ta szkoła chlubiła się opinią najbardziej usportowianej w województwie. Zawdzięczała to przede wszystkim sukcesom w piłce koszykowej oraz siatkowej, które odnosili przedstawiciele Szkolnego Koła Sportowego Chałubińszczak. Zajęcia w tym SKS-ie prowadził Alfons Wicherek, jedna z najbardziej barwnych postaci w historii liceum oraz radomskiego sportu. Mimo swojej wielkości to postać nieco zapomniana w Radomiu. Kochał sport, ale przede wszystkim swoich uczniów. Uczył też życia. Nie tolerował łatwizny, lenistwa. Był ogromnym pasjonatem koszykówki i to właśnie pod jego wodzą uczniowie SKS-u wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzowskie. To on również od podstaw tworzył sekcję basketu radomskich budowlanych. Po wielu latach i próbach odbudowy marki radomskiej koszykówki fani doczekali się wreszcie sukcesów. Reprezentujący Radom w 2016 roku klub Rosa pod wodzą trenera Wojciecha Kamińskiego zdobył wicemistrzostwo kraju, Puchar Polski oraz Super Puchar Polski, co do tej pory jest największym osiągnięciem radomskiego basketu. Jesteśmy na ulicy Żeromskiego, czyli dawnej Lubelskiej. Obecnie jest to miejsce, które przez większość mieszkańców naszego miasta uważane jest za wizytówkę. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ulicą tą bardzo często biegła trasa różnego rodzaju wyścigów bądź biegów. Część mieszkańców naszego miasta może jeszcze pamiętać wyścigi rowerowe, w których brali udział radomscy kolarze. Ale historia sportu w tym miejscu sięga aż XIX wieku i pokazuje, że nawet podczas II wojny światowej sportowe emocje były tu obecne. Początek roweru w naszym mieście jest, można powiedzieć, ściśle związany także z narodzeniem się sportu kolarskiego. To czasy, lata 80. XIX wieku, kiedy to w połowie, w 85. roku po raz pierwszy pojawił się rower w Radomiu. Postać Konstantego Sokołowskiego, który już rok później sprowadził pierwsze bicykle do naszego miasta. I Konstanty Sokołowski w 1886 roku stał się członkiem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, a w grudniu tego samego roku stał się konsulem tegoż towarzystwa i założył oddział Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów w Radomiu. I można powiedzieć, że wówczas narodził się sport kolarski. Pierwsze wyścigi w Radomiu odbyły się w 1893 roku na szosie lubelskiej i już ten okres lat 90. to najbardziej wybitni nasi radomscy kolarze tamtego okresu, bracia Barańscy. Było pięciu braci Barańskich, z czego najwybitniejsi i ci, którym udało się zdobyć tytuł mistrza Królestwa Polskiego, to Mieczysław Barański, którego mamy tu na tej fotografii. On zdobył tytuł mistrza Królestwa Polskiego w 1896 roku oraz jego brat Sabin, który tytuł mistrza zdobył w 1900 roku. Radomskie Towarzystwo Kolarzy Cyklistów powstaje dopiero w 1899 roku. Do tego czasu nasi kolarze startowali w barwach właśnie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Takie były początki, jeszcze te XIX-wieczne początki kolarstwa w naszym mieście, a teraz przejdźmy do lat 30. ubiegłego wieku. Przejdźmy
Przenieśmy się teraz w lata 30 ubiegłego wieku. To bardzo ważny okres dla radomskiego kolarstwa. 1929 rok to moment, kiedy fabryka broni rozpoczęła masową produkcję rowerów. A co ciekawe, zarząd fabryki wpadł na pomysł reklamy właśnie rowerów sportowych poprzez sport i zaprosił do naszego miasta wybitnych sportowców, dał im propozycję sportowców, kolarzy polskich, dał im propozycję współpracy. Jednym z nich był Stanisław Kłosowicz, wówczas już trzykrotny mistrz Polski, który zaczął, można powiedzieć, pracować dla fabryki broni, pracować dla założonego w latach 20. klubu kolarzy i motorzystów broń, stał się trenerem broni i zaczął sławić nasze radomskie rowery, ale także nasze miasto poprzez właśnie sport. Osiedlił się w Radomiu. Co ciekawe, ożenił się z pierwszą Miss Radomia, Wandą Maślińską. No i można powiedzieć, no, jego sukcesy wsławiały nasze miasto. Nasze miasto nazywane było w latach 30. także miastem, można powiedzieć, rowerowym. Właśnie poprzez produkcję rowerów, ale także poprzez sport. No i lata 30. to także ważny w sporcie kolarskim naszego miasta moment. Budowa toru kolarskiego, ziemnego toru kolarskiego, który powstał na stadionie marszałka Piłsudskiego, bo tak się wówczas ten obiekt nazywał. Był to najdłuższy wówczas tor kolarski, ziemny tor kolarski, który miał długość 500 metrów. W okresie PRL-u Radom był bardzo ważnym punktem na mapie polskiego kolarstwa. To przez nasze miasto dwukrotnie przejeżdżał wyścig pokoju, czterokrotnie wyścig dookoła Polski. Bardzo ważnym punktem, bardzo ważną datą był rok 1959, kiedy to do tej pory ziemny tor kolarski został przebudowany na tor betonowy i powstał najdłuższy tor kolarski długości 500 metrów w naszym kraju. To odbywały się liczne zawody tej również rangi międzynarodowej. Trenerzy z tamtego okresu najbardziej ważni to oczywiście pan Stefan Borucz oraz pan Ryszard Swat. Pan Stefan Borucz z sekcji kolarskiej broni, natomiast pan Ryszard Swat był trenerem z sekcji kolarskiej Radomianka. Mistrzów kolarskich z okresu PRL-u jest naprawdę bardzo duża lista. Tu dysponujemy piękną pamiątką, jest to księga sekcji kolarskiej Radomiaka. Postać akurat tutaj, rok 1964-65, kolarz roku Kazimierz Jasiński. Kazimierz Jasiński był trzykrotnym mistrzem Polski. Uczestniczył także w olimpiadzie w Meksyku w 1968 roku. Bardzo ciekawą historię stanowi fakt, że pan Ryszard Swat był, można powiedzieć, pierwszym trenerem Ryszarda Szurkowskiego, naszego najwybitniejszego polskiego kolarza. Opuściliśmy muzeum, ale jak widzicie, związek naszych obiektów sportowych z kolarstwem jest upamiętniony i obecny w wielu miejscach. Trudno się dziwić, wszak stadion przy ulicy Narutowicza był mocno związany z tą dyscypliną sportową. Ale o tym za chwilę. Jesteśmy na stadionie imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiekt w tym wydaniu powstał w 2012 roku, ale miejsce to
dla sportu zostało przeznaczone w 1926 roku, kiedy fabryka broni podjęła decyzję o budowie stadionu sportowego. Rozpoczęcie budowy rozpoczęło się 3 maja 1929 roku. Stadion powstał w 1935 roku. Od razu dostał imię marszałka Józefa Piłsudskiego i była to decyzja fabryki broni dla upamiętnienia śmierci naczelnika państwa. Stadion ten miał dwie kryte trybuny, jedną od strony plan, drugie od ulicy Stadionowej, bo tak się nazywała ówczesna ulica Narutowicza. Stadion miał adres Stadionowa 2 i był to cały kompleks sportowy. Było to nie tylko boisko do piłki nożnej, ale też tor kolarski, tor motorowy, bieżnia lekkoatletyczna, strzelnica, tor łuczniczy, boiska do gier zespołowych i niedokończony przed wojną basen pływacki. Najwybitniejszymi sportowcami okresu przedwojennego, którzy na tym obiekcie trenowali, na którym szlifowali swoją formę, był najwybitniejszy polski kolarz lat 30. Stanisław Kłosowicz oraz pierwszy polski mistrz świata, łucznik Michał Sawicki. W czasie II wojny światowej był to jedyny obiekt w Radomiu, który zachował swoją funkcję sportową. Na tym obiekcie odbywały się oczywiście zawody sportowe z udziałem niemieckich zespołów, jak i niemieckiego zespołu piłkarskiego, który uczestniczył w tak zwanej Lidze Galicyjskiej. Po wojnie obiekt przejęły zakłady, patronem obiektu zostały zakłady metalowe i zaczęły go w ciągu kilkunastu lat modernizować. Zniknęły stare trybuny, powstały nowe trybuny. Zamiast dotychczasowej bieżni lekkoatletycznej powstał betonowy tor kolarski. Tor kolarski był wyróżnikiem na mapie kraju, jako że był to obiekt nie o standardowej długości 333 metrów, ale o długości 500 metrów. Do tego był to obiekt od około 1970 roku, był to obiekt oświetlony i był to pierwszy obiekt w Radomiu, który uzyskał sztuczne oświetlenie. Najwybitniejszymi sportowcami, którzy się tutaj wychowywali, był bokser Kazimierz Paździor. Inną postacią bardzo znaną to oczywiście Kazimierz Przybyś, piłkarz wychowanek broni Radom. Jedyny radomianin uczestnik piłkarskich mistrzostw świata Mundial 86 w Meksyku. Ciekawostką tego obiektu są kolory krzesełek, które mamy na trybunach. One wszystkim dzisiejszym kibicom kojarzą się przede wszystkim z barwami klubu Broń Radom, czyli biało-czerwono-niebieski, ale jest to też nawiązanie do kolorów, które od 1910 roku są kolorami radomskiego sportu, czyli niebieski, biały i czerwony. I takie to barwy klubowe miał najsłynniejszy przedwojenny radomski klub sportowy, czyli Radomskie Koło Sportowe. Materiał, który właśnie oglądacie, kręciliśmy w jeden z najzimniejszych dni listopada. Dlatego też z ogromną przyjemnością zabieramy Was teraz do miejsca, gdzie jest znacznie cieplej, a i sam temat sprawi, że każdy miłośnik radomskiego sportu poczuje ciepło na serduchu. Izba Pamięci Kazimierza Paździora to miejsce, które każdy fan boksu powinien odwiedzić. Kazimierz Paździor, najwybitniejszy sportowiec w historii Radomia. W wieku 15 lat został pracownikiem zakładów metalowych. W wieku kilkunastu lat trafił do salki trenerskiej bokserów broni i w ciągu niewielu ponad 10 lat zdobył kilka tytułów mistrza Polski, zdobył mistrzostwo Europy i najważniejsze, czyli zdobył w 1960 roku mistrzostwo olimpijskie na igrzyskach w Rzymie. Tuż po igrzyskach, ledwie rok po tym, jak wdarł się na szczyt, zakończył karierę u szczytu sławy.
miał bardzo niewygodny, bardzo nielubiany przez swoich przeciwników styl boksowania. Przez to nazywany był filozofem ringu, ponieważ nie tyle w czasie walki myślał nad tym, jak ugryźć przeciwnika. I mu się to przeważnie udawało. Niestety po zakończeniu kariery wyjechał z Radomia. W tej chwili Kazimierzem Paździorem bardzo chwali się Wrocław. O koszykówce już mówiliśmy, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zabrać Was na Sadków, kolebkę radomskiej siatkówki. Jeżeli jakakolwiek dyscyplina miałaby konkurować z piłką nożną, to na pewno w Radomiu byłaby to siatkówka. Natomiast jeżeli siatkówka, to każdy fan radomskiego sportu pomyśli Czarni lub Radomka. Tymczasem od 1947 roku to siatkarki radomskiego koła sportowego notowały na swoim koncie najlepszy wynik w historii. Podczas turnieju rozgrywanego w Gdańsku, był to turniej finałowy Mistrzostw Polski, zdobyły piąte miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Gdańska. Co ciekawe, zdobyły też wyjątkową nagrodę. Zostały uznane za najlepiej ubrany zespół ówczesnej imprezy. Pewnie zastanawiacie się, czemu nakręciliśmy materiał w krzakach. Niestety w pobliżu hali obecnie stoi punkt wymazowy Wojsk Obrony Terytorialnej, więc nagrywanie na jej terenie było niemożliwe. Ale dla prawdziwego kibica nawet krzaki nie są straszne. Gdyby ktoś z Was jeszcze nie zauważył, za krzakami jest Hala Czarnych. Obecnie obserwujemy koncentrację wielu dyscyplin w centrach sportu. Kiedyś klub, a nawet sekcja dysponowała swoim klimatycznym miejscem, swoją wyjątkową świątynię z dala od zgiełku centrum miasta. Mieli także siatkarze Czarnych Radom. Przez Radomian to miejsce darzone było wyjątkowym sentymentem, bo wielu z nich poznawało tutaj arkana pływania. A w latach 80. i 90. każdy kibic sportu chciał uczestniczyć w ligowych meczach Czarnych. Także ja miałem taką przyjemność i wielokrotnie dostawałem się pod sam sufit, tłukąc z niego i tworząc ten taki niezapomniany radomski kocioł. Historia Czarnych nierozerwalnie łączy się z wojskiem, chociaż w 1921 roku klub został powołany przez grupę cywilów. Swoją popularność siatkówka zyskała w Radomiu w latach 30., ale wiodącą dyscypliną w klubie Czarni Radom uzyskała w latach 50. W 1956 roku w klubie powrócono do historycznej nazwy WKS Czarni. Przyjęto również barwy klubowe, którymi stały się kolory niebieski, czarny i biały. W Czarnych pierwsza wzmianka o wyczynowej sekcji piłki siatkowej pochodzi z marca 1957 roku. Ale drogę na szczyt tak naprawdę siatkarze w Radomiu rozpoczęli w latach 70. Praca z młodymi ludźmi, grono wychowanków, którzy rozpoczęli taką podbudowę pod wielkie sukcesy klubu. Przez Radom przewinęła się plejada znakomitych siatkarzy, włącznie z kadrowiczami, których wyłonił sam znakomity trener Jerzy Hubert Wagner. Trener najpierw powołał między innymi Andrzeja Skorupę, a następnie Jacka Rychlickiego. Ten drugi w 1983 roku z reprezentacją Polski wywalczył srebrny medal Mistrzostw Europy. Niestety po 18 latach gry drużyna spadła z ekstraklasy, ale praca z młodzieżą i odbudowa wizerunku klubu przez osoby kultywujące tak bogatą tradycję doprowadziły do tego, że Czarni powstali jak Feniks z popiołów. I dzisiaj ich fani mogą znów cieszyć się występami w ekstraklasie. Miejsce, do którego chcielibyśmy Was teraz zabrać, według miejskich legend jest miejscem przeklętym. Dlaczego? Pierwszy stadion przy obecnej ulicy Struga powstał po 13 latach od podjęcia decyzji o jego budowie. Dalsze tłumaczenie jest więc chyba zbyteczne. Jak zapewne się domyślacie, spacer po placu budowy to nic przyjemnego.
Dlatego o wyczynach sportowych na stadionie Radomiaka i początkach piłki nożnej w Radomiu opowie Wam Michał z boiska treningowego przy ulicy 11 listopada. Futbol był już najbardziej popularną dyscypliną w Radomiu na początku XX wieku. W 1908 roku Włodzimierz Hędzyński otrzymał z Wiednia skórzaną futbolówkę i tak zaczęło się wielkie granie w Radomiu. Uczniowie szkoły handlowej stworzyli dwie drużyny, Slawię i Lechię, i przez 2 lata rozgrywali pomiędzy sobą mecze na boisku przy ulicy Trauguta. Fanów futbolu przybywało jednak w takim tempie, że w 1910 roku postanowili oni sformalizować swoją działalność. Pierwszy oficjalny mecz drużyna Kordiana, bo tak nazywała się sekcja piłkarska, rozegrała ze Stellą Warszawa w 1911 roku. Natomiast Radomskie Koło Sportowe, czyli drużyna RKS-u, swoje pojedynki rozgrywała na stadionie w Starym Ogrodzie. Po wyzwoleniu Radomia z jarzma niemieckiej okupacji sportowe życie wracało do normy, reaktywowały się stare kluby, powstawały nowe. Jednym z nich był Radomiak, który powstał z 2 okupacyjnych drużyn SKS-u i Bata. Uprzedzając jednak dalszą opowieść o radomskim futbolu, warto przenieść się do 1967 roku, kiedy drogi RKS-u i Radomiaka zeszły się na stałe. Włodarze klubów zdecydowali się połączyć siły, tworząc jeden podmiot, który nie tylko przejął zobowiązania RKS-u, ale także kontynuował jego tradycję, co wyjaśnia tak naprawdę trwający spór o datę powstania RKS-u Radomiak, która od tamtego czasu oczywiście wynosi 1910 rok. Powołanie Radomiaka przyniosło rozkwit wielu sekcji, wielu innych dyscyplin sportowych, między innymi sekcji bokserskiej, sekcji kolarskiej, siatkarskiej, zapaśniczej. Warto nadmienić, że to właśnie pięściarz Radomiaka, Antoni Czortek, był pierwszym sportowcem, który w 1948 roku wywalczył tytuł mistrzowski dla tego klubu. W latach 1966-67 barwy Radomiaka reprezentował Ryszard Czurkowski, jeden z najwybitniejszych kolarzy w historii. Wracając do futbolu, to do dzisiaj najwybitniejszą postacią klubu pozostaje Marian Czachor, który jako jedyny piłkarz reprezentujący w danym momencie barwy Radomiaka zagrał w reprezentacji Polski. Było to 19 lipca 1947 roku. Co prawda biało-czerwoni przegrali w Warszawie 1-2 z drużyną Rumunii, ale Maryś, jak popularnie nazywano Mariana Czachora, zaprezentował się z bardzo korzystnej strony, co więcej asystował nawet przy golu Gerarda Cieślika. Ze względu na uraz, którego się nabawił, więcej w reprezentacji Polski nie zagrał, ale fani Radomiaka wciąż czekają na następcę Marysia. Co ciekawe, stadiony na całym świecie mają swoje bardzo charakterystyczne obiekty. Przystruga, takim obiektem, który wśród kibiców wręcz uzyskał miano kultowego, był tak zwany gołębnik. Po awansie do drugiej ligi Radomiaka w sezonie 77-78 nie tylko piłkarze przechodzili taką sportową metamorfozę, ale także obiekty i budynki wokół stadionu. Od tamtego czasu głównie z sektora właśnie umieszczonego poniżej tego tak zwanego gołębnika prowadzony był doping dla piłkarzy, dlatego po kilku sezonach jednym z określeń sympatyków zielonych było właśnie ekipa spod gołębnika. W historii Radomiaka nie było większego sukcesu niż awans do Ekstraklasy. Nastąpił on 20 czerwca 1984 roku. Następnie, po triumfach nad Bałtykiem Gdynia i ŁKS-em Łódź, zieloni zajmowali nawet fotel lidera tabeli. Do dzisiaj kibice wspominają także wygraną m.in. z Widzewem Łódź. Niestety przygoda z Ekstraklasą Radomiaka trwała tylko jeden sezon. Historyczny wynik mogli powtórzyć piłkarze Radomiaka w tym roku, ale jak większość z kibiców pamięta, po barażach miejsce w piłkarskiej elicie przypadło Warcie Poznań. Kochani, dziękujemy za udział w dzisiejszym spacerze. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie dajcie łapkę w górę i suba. Będziecie mieli wtedy szansę i pewność, że nie przegapicie kolejnej możliwości wspólnego spaceru.
Zanim się jednak pożegnamy, wspomnę jeszcze, że nasze pamiątkowe pocztówki możecie odebrać przez najbliższy tydzień w Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP. Spacer tradycyjnie kończymy konkursem. Więc uwaga, zadaję pytanie konkursowe. Jakiej długości był betonowy tor kolarski na stadionie przy ulicy Narutowicza? Trzy osoby, które najszybciej udzielą poprawnej odpowiedzi, otrzymają od nas atrakcyjne nagrody. Odpowiedzi możecie wysyłać do nas z wiadomości prywatnej na Facebooka. Ale jeszcze bardzo ważna rzecz. Pierwsza osoba, która udzieli tej odpowiedzi, otrzyma od nas dodatkowo bardzo ciekawą publikację 110 wydarzeń na 110-lecie Radomiaka z autografem współtwórcy Michała Podlewskiego. Czekamy na Wasze odpowiedzi i do zobaczenia wkrótce na kolejnym wirtualnym spacerze.